Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. W kolejnym piątkowym odcinku. Piątek, zaczynamy weekend. Za niedługo, tak jak większość naszych widzów, pewnie też zaczyna weekend. Niektórzy mają cały tydzień weekend, a pewnie niektórzy nie mają w ogóle weekendu. Także witamy wszystkich serdecznie w piątkowym odcinku. Dokładnie, dokładnie. Piątek, piąteczek, piątunio. Jeszcze chwileczkę zawijam na chatę. W tym tygodniu elegancka pogoda nam się trafiła, bo w końcu wyszło słoneczko. Tak, we wtorek był odcinek, nie? We wtorek, tak. Na wtorkowym odcinku był jeszcze śnieg, a teraz już dzisiaj fajna pogoda się zrobiła, nie mamy praktycznie w ogóle śniegu na szybach, zobaczcie sobie. Tak już poszło, no. Nie ma już nic. Słońce fajnie świeci dzisiaj. Ile było stopni dzisiaj na szklarni, jak pytałem Stefana, to dzisiaj było, mieliśmy 24,5 stopnia na szklarni. No było czuć, 4,5 w porywach do 25, czyli już naprawdę dzisiaj było ciepło. Jeszcze trochę i będzie trzeba skakiwać w krótkie spodenki, myślę. No ja już myślę, że w przyszłym tygodniu te krótkie spodenki wezmę. W przyszłym tygodniu? Bo w tym tygodniu jeszcze zapowiadałem, że niby będzie tak chłodnie, ale to jeszcze dosłownie parę dni. A już w przyszłym tygodniu będzie znowu temperatura na plus, plus te słoneczko jak wyjdzie, co, no to, nie, to będzie się tam gdzieś nie przewinęło, że poniedziałek jeszcze lekkie opady śniegu miały być, ale takie minimalne i już od wtorku, środy po tak. 5-6 stopni na plusie tutaj, przynajmniej u nas w rejonie. Tak, w tej rejonie. W prowincji Overijssel. Tak, więc ten śnieg, co on spadnie, to i tak zaraz zniknie, więc to nie ma problemu. Zresztą widzisz, dwa dni poleżał, już teraz dwa dni słoneczko świeci, można powiedzieć, że prawie wszystko tak, zniknie. No. Więc nie ma problemu. Chociaczkolwiek powiem wam, że Holendrzy naprawdę byli zadowoleni z tego śniegu, bo tyle ludzi, co teraz no, na dworze widziałem, wiesz, dzieci. Dla nich śnieg to rzadkość, to jest, nie? To też. Tak, tak, byle jaka mała górka, to oni sanki i te jabłuszka, nie, od razu na dwór zapieprzają, nie? Jest tego mnóstwo, mnóstwo wszędzie widziałem właśnie. Słuchajcie, no papryka już mamy coraz większą, już coraz bardziej rośnie. Coraz szybciej. Dużo ludzi pytało też, większość widzów wie, ale dużo pytało, tam parę komentarzy padło, jak ta szklarnia jest ogrzewana. No ona jest ogrzewana gazem, który tam taki piec to wszystko kotuje i jak widzicie tutaj, teraz zrobię zbliżenie wam, dookoła całej szklarni idą takie rury. One idą dookoła, takie kółko się robi, no i te rury, które są w rajce, po których pchamy wózki z papryką, też są ogrzewane. Tak, dosłownie te. Więc. I co my dzisiaj robiliśmy w pracy, Arian? No. No ja dalej wiążę sznurki. Ja dalej topuję. Dalej topujemy. Oczywiście teraz jest troszkę więcej pracy, bo naprawdę przy tym słońcu to bardzo dużo kwiatuszków wyszło rośnie, i bardzo szybko poszło do góry. Jak wiecie, to parę tygodni było, parę tygodni, co ja mówię, w sumie to parę miesięcy było tak, że w ogóle no słońca nie było. No cały styczeń i cały luty to była lipa z pogodą. Tak, była lipa, więc teraz jak my to obrywali, wszystko to powali, to tak nie rosło, ale teraz jak słońce wyszło, to naprawdę widać to w oczach, jak to rośnie, więc zresztą zaraz się sami przekonacie, bo tak, wiadomo. Bo dzisiaj piątek, czyli dzień mierzenia, będziemy mierzyć. Słuchajcie, planta, tam się dużo osób też pytało, czemu mówimy planta, planta, no bo my jesteśmy tak przyzwyczajeni tak. Bo Holendrzy mówią planty, no plant to roślinka, my wiemy o tym, sadzonka tak dosłownie, to by była planta, to sadzonka, nie? Tak, tak, tak. Ale my mówimy po prostu planta, plant, tak plant, się nauczyliśmy, przyzwyczailiśmy z Arianem, nie mylić z blantem. Dokładnie, bo czasami też ktoś pisze, nie? To już wiadomo, kto my mówimy jest, plant z Arianem i tak samo jak mówimy na te rolety, co zasłaniają szybę, to mówimy żaluzje. Tak. No tak sobie to sprościliśmy, że tak powiem. No, tu wszyscy tak gadają, że po prostu my łatwym językiem operujemy, że po prostu każdy zrozumiał, nie? Bo jak tam bym powiedzieli jakąś nazwę, która jest o czegoś, to większość by nawet nie zrozumiała, podejrzewam, o co chodzi, więc... Dlatego mówimy prostym językiem. Tak jest, żeby wszyscy zrozumieli, no do wszystkich to dotarło. Powiem wam, że już czekam na ścinanie tej papryki, bo to już taki okres jest, że robi się ciągle to samo i to już jest nuda. Jednak jak tą paprykę zrywamy, to jest zupełnie inaczej. Wszyscy robią koło siebie, można sobie pogadać, fajnie się pośmiać. Tak, tak, w ekipie. Jest co innego. I na ścince też szybciej czas leci niż przy takich pracach właśnie jak topowanie czy drajowanie. Chociaż jeszcze przed ścinką czeka nas draje, to wam też pokażemy. Będziemy chodzić i owijać planty wokół sznurka jak fasolę. Tak, z tym, że fasola rośnie sama. No, fasola się sama owija. No raz, dwa myślę owiniemy i już skakujemy podejrzane na ścinkę. I będzie ścinka, no. Papryczki lecimy ścinać tą paprykę. Maj, czerwiec będziemy ścinać na wózkach. Mamy nowe wózki, jak widzieliście. Też jesteśmy ciekawi, jak to będzie się zbierało na nich. Tak, będziemy testować, więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No ale oczywiście wy będziecie cały czas z nami, więc będziecie widzieć. Dobra, co, bierzemy kamerę i idziemy pooglądać trochę na szklarni, popokazywać wam parę rzeczy. Może coś ciekawego uda się znaleźć. I wyhaczyć, tak jest. I wyhaczyć. To lecimy dalej. Jo. Znajdujemy się na betonie. Zobaczcie, tu stoi takie wiaderko 20-litrowe.
To nie jest do wypróżniania się, bo tak wygląda. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku to nie jest do wypróżniania się. Stoją też w takich, stoją oczywiście w rajkach, co któryś słup, jedno wiaderko w tralu stoi, co któryś słup tam od końca. I teraz, moi drodzy, o co tu chodzi? W tym się nie łamiemy. Tu jest taka sprawa, że to są robaczki. Nie łamiemy, ja to są. To są robaczki. To jest coś takiego, tak jak wcześniej my sypali. Wam tu jeszcze pokażę buteleczkę. To jest też na mszyce. I na różnego rodzaju szkodniki. Tak, to jest też na mszyce. To też jest ten robaczek, co my wcześniej rozsypywali tu na górę, o ile pamiętacie. I te na dole, co na liście. To jest to samo, tylko te są troszkę po tuningu, bo te mają skrzydełka i one sobie latają. I to ona można powiedzieć, takie muszki to są. Muszki, nie? To są takie, tak. I one latają sobie, one sobie powoli z wiaderka będą wychodziły i one sobie latają i szukają tych mszyc. Oczywiście zaatakowana mszyca, w tej zaatakowanej mszycy one składają jajeczka. I ta mszyca wtedy umiera i z tej mszycy wychodzi też taka mała muszka, która leci i atakuje dalej. Teraz wam spróbuję to wiaderko otworzyć, żebyście widzieli, czy będzie widać te małe muszki. Tak delikatnie, żeby one nie uciekły wszystkie. Czy je widać tam na ściankach, po bokach? Pewnie widać. Jest sporo tego, no. Widzicie? No i to se powolutku sobie się wylatywało. Za pomocą tych tajemnych wrot. Tak. Przez takie wyjście jak z kibla. Także widzicie, no dużo jest takich środków biologicznych. Nie ma już tak jak ludzie, kiedy niektórzy się piszą, pryskało, że pryskają chemia. Już są specjalne jakieś takie zasady i nie wolno tak pryskać. Z tego co wiem, w tamtym roku było można raz czy dwa razy w roku popryskać. Dwa razy w roku można było pryskać na cały rok, dwa razy. U nas na szklarni chcą w ogóle, żeby nie było pryskania. I w tym roku jeszcze nie było żadnego pryskania i zanosi na to się, że nie będzie, bo używamy produktów właśnie bio. Tak, wszystko biologiczne. Jak mówił Adrian, pryskanie odchodzi do lamusa. Tak, no jest. To jest fakt, że rośnie jeszcze w tych donicach, nie rośnie w ziemi. Ale to już zawsze jest jakiś krok bliżej zdrowotności. Tak? Oczywiście, nie ma co. Tak. Jestem. Stoi, mówię, ta nowa karoca, nie? Którą będziemy śmigać. Jest. To jest fajna sprawa, bo osoby dwóch stron się drzwi otwierają. W tych starych wózkach, jak mieliśmy kontener podłączony, to musieliśmy niestety, ale musieliśmy przeskakiwać tędy. Tak, bo to był kontener podłączony i nie szło skakiwać przez te drzwiczki, a tamte oczywiście się nie otwierały. A tutaj będziemy podpinać się w wózek, do którego będzie leciała papryka. Tak. W ten sposób. Wszystko nowe, wszystko eleganckie. No będziemy testować. Tylko ścinać, moi drodzy, ścinać. Tak, tylko ścinać. I zarabiać te eurasy. I zarabiać. Many. Dobra, lecimy dalej. Lecimy zrobić chyba teraz pomiary, moim zdaniem. Tak, to zrobimy pomiary i potem zawijamy. Jesteśmy. Oczywiście miareczka z nami jest. Przepraszam, coś mi... Zobaczcie sobie nasi drodzy, jak fajnie wygląda, jak słoneczko zachodzi. Pięknie to wygląda. Dobra, dawaj. Oczywiście idziemy planta mierzyć. Tego planta, tą tak zwaną sadzonkę. Tak, zawsze... Który to był czwarty sup, tak? Tak. W czwarty supie ostatni plant. Zawsze ten sam. Tradycja piątkowa nasza już. Tak, musi być. Ale sobie będziecie mogli... Słuchaj, jeden z widzów nam pisał, nawet kilku pisało, żebyśmy pisali tu markerem na żeby supie. Zaznaczali. I to nie jest głupi pomysł, tylko wiecie co, my nie chcielibyśmy mu tu mazać. Markerem by było można jakąś kartkę nakleić albo kartonik. Możemy taśmę przykleić, na tej taśmie markerem wtedy zrobić. Tutaj na supie przykleimy i od następnego piątku będziemy sobie zapisywać. Tak, można. Bo to potem teraz jeszcze jest wygodnie, ale potem to naprawdę może być niewygodne. Dobra, bo teraz Adrian jacyków robi pomiary. Tak, ja ci dam jacyków. Zobaczcie. O kurczę, 70 centów. 70 centymetrów. A ile było? 40 coś? W zeszłym tygodniu było 60. 60, no. 62, 63. Chcielibyśmy się cofnąć do piątkowego odcinka. No to tak, te 15-13 centymetrów poszło, nie? Suma no to... sumaru mają 70 centymetrów, czyli dobijałem już do metra. Tak, no za niedługo zacznie się owijanie. Zobaczycie teraz, to tak jeszcze idzie mozolnie, bo teraz dużo wody pije ta papryka. Proszę zobaczyć, jaka tu już jest duża tam nawet. Widać, jaka jest mała armatka. Weź odsuń liście, Adrian. Ja tutaj masz większą, tu masz, patrz, tu jaki jest. O, jest. Zobaczcie, tu już można robić faszerowaną normalnie. Tak, palca przyłożyć. Weź tego liścia ze skromnej, żeby ładnie wyglądało. Liścia tego na papryce, poproszę. Czekaj. O, właśnie tego byku. Jest elegancja. Okazik, co? A pierwsza będzie nasza. Słuchajcie, my to chcemy z Adrianem też skamerować pierwszą czerwoną, nie? Tak, bo wiecie, jak zielona się przebarwi, to robi się czerwona. Słuchajcie, idziemy, zobaczymy, czy są drzwi otwarte. Zimno jest, bo jesteśmy w krótkich rękawkach, ale spróbujemy z Adrianem nagrać szklarnię z zewnątrz dla was. Z tyłu, dosłownie z tyłu. Idziemy na sam koniec i zobaczymy.
tylko z tyłu. Tu są takie małe drzwi właśnie. Podejrzewam, że w nich zawsze jest klucz przeważnie, także myślę, że bez problemu sobie to otworzymy. Powinno być, powinien być. Ale pięknie to wygląda, jak to słońce świeci. Nareszcie, powiem, że musimy teraz tej witaminy D nachytać, bo naprawdę tyle czasu bez słońca to jest masakra, nie? Ja się od razu cieszę, jak słońce wyjdzie, to jest naprawdę... No, od razu człowiek jest bardziej taki pogodny. Tak, pogodny, uśmiechnięty, więcej chęci do pracy, do życia, do wszystkiego zresztą, nie? Jeszcze śnieg stopnieje, a jak skoczy już na plus... Ale zobacz, śnieg tam jeszcze jest, będzie zimno, mam taki rękawku, ale wyjdziemy tylko na chwilę. Można powiedzieć, drodzy widzowie, że się tak hartujemy do tego morsowania całego. Tak, co nas nie zabije, to nas mocno... Sezamie, otwórz się. O kurde, no wybijaj, morsujemy. Zamykaj od razu, bo nas zakatrupią, jak zimne powietrze będzie uciekać. Tak. Dobra. Tak, moi drodzy. Kurczę, ale śniegu. Ty, ale jest w miarę ciepło na krótki rękawek. Ciepło jest, sam się zdziwiłem. Czekaj, weź tu stan bliżej szklarni. To normalnie. O, zobaczcie sobie, jakie to jest ogromne. Jest duże. Kul papryki. Fajnie zasłonięte, elegancja Francja. Dobra, a teraz ujęcie razem wspólne. Nie wiem, czy mi się uda. Pozdro. Pozdro. Nie patrzcie na moje brudne palce, bo topuję. No przecież w pracy jesteśmy, nie? Wszyscy zresztą wiedzą. Jest gicio. Elegancko, fajnie jest. Świetna na dworze. Jest pogoda. No normalnie się zdziwiłem, że tak fajnie. Można częściej wychodzić. Ty i tutaj trening teraz dowalić śniegu? No można. Czy no nie już dzisiaj, ale kiedyś można. Ale nie? Ciepło jest. Ciepło jest, sam się zdziwiłem. Wiesz, tu teraz nie wieje, nie? Wiatr no tak, ustał, więc wiatru nie ma, więc nie jest źle, jest nawet fajnie. No i co? I to się ciągnie aż tam head. No. Tak, będzie cieplej, to was jeszcze zabierzemy dookoła, pokażemy wam, jak wygląda. Teraz czekaj na słoneczko, zobaczcie, jaki piękny widok. No, takie elegancja. Rzeczy tylko na Pinki Holland TV. Tak jest. Zapraszamy. Dobra, wbijamy do środka, można powiedzieć, Adrian, że już ten pierwszy krok do morsowania mamy zrobiony. No i nie było źle, ci powiem. Nie było źle. Wbijamy. Skakujemy. Wiecie, o co chodzi, jak to się otwiera, to od razu zimne powietrze wlatuje i podejrzewam, że... Zobaczcie, jaka para idzie teraz z tego zimnego powietrza, tak jakby mgła się zrobiła. Że pracodawca nie byłby zadowolony, jakby zobaczył, że są dłużej otwarte. No nie, nie może być, nie? Przecież to musi być od razu wszystko szczelnie zamknięte. Tak, bo wiecie, tam z przodu też mamy drzwi i na przykład jak przyjeżdżają paprykę na przykład zabrać, bo też dużo osób kupuje do sklepów, to otwierają się te drzwi główne, takie, gdzie wjeżdża auto, nie gdzie odbiera tir. Tylko tak. Zanim te otworzą, to musimy te na szklarni, które są łączone z sortownią, musimy je odpowiednio zamknąć, żeby otworzyć tamte. Tak, pamiętam, kiedyś był przypadek, że ktoś tych nie zamknął, to szef prawie zawał serca dostał. Tak, bo wiesz, przez takie duże drzwi to szybko ciepło ucieka. No i wtedy od razu, wiesz, piec się włącza i koszta idą w górę, nie? No to, wiesz, nie jest na rękę, nie? Bo piec musi cały czas chodzić, nie? Słuchajcie, ten dzwonek oznaczał, że jest godzina 16:30. Tak. My już wracamy do domu. Powolutku. Powolutku wracamy do domu i jeszcze może w aucie sobie chwilę pogadamy. Tak, pokażę wam, jak wyglądają okolice, ile jeszcze tego śniegu zostało, bo tu z tyłu widać za szklarnią, że jest, ale to wiadomo, tam nikt się nie porusza. Tak. Więc zobaczymy na drodze, jak bierzemy wygląda. Bierzemy te hulajnogi i lecimy. I lecimy na stronę szatni, przebieramy się i lecimy do domu. Tak. No i tym sposobem wracamy do domu. Tak jest. Piątek, 16:45. Słoneczko pięknie świeci. Prosto w gałę. Co będziesz, Adrian, porabiał w ten weekend? W weekend? No będę coś poogarniał, coś pokombinuję. No wiadomo, zawsze jest jakaś robota, wiesz. Już vloga wypadałoby strzelić, tak, bo dawno nie było. To podstawa, nie? To zrobimy na pewno. Coś niedzielnego nie? Może wleci, albo w sobotę wieczorem. No, zobaczymy. No, zobaczymy, jak tam z czasem. Zobaczymy, jak ten z czasem, Tak. No to żegnamy się z wami, nasi kochani drodzy widzowie. Nie będziemy przeciągać już tego dzisiaj. Zlatujemy na chatę. Oczywiście czekajcie na odcinek. Zostawiajcie łapki i nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak.